Cześć kochani, dzisiaj tego kwiatka, co wczoraj dostaliśmy, co wam wczoraj pokazywałam na filmie, bardzo dziękujemy raz jeszcze. To jest kwiatek, którego nigdy się nie mogliśmy dochować tutaj, hortensja stożkowa, jak dobrze pamiętam nazwę, a że ja to tam dwie lewe ręce do kwiatów, więc mama dzisiaj przesadzi po swojemu. Bo ja to tam, wiecie, tutaj mamy specjalistę, więc ja wolę się nie dotykać, żeby nie zepsuć. No, a dlaczego tak, a nie w ziemię? Po prostu ja chcę większą dać do... Najpierw dzień dobry, widzowie. Chcę najpierw dać większą donicę, przesadzić. Ja ją dopiero na jesieni dam na stałe miejsce, bo teraz są upały, wiecie. Ona by od razu mi padła. No. A teraz sobie fajnie w tym, tak, doniczce tak, zakorzeni się, nie? Tak, zakorzeni się, większą donicę damy, fajnie, elegancka ziemia. Na jesieni, co? Tak pewnie we wrześniu, co? Jak już tak, tak, tak wrześniu, październik, trochę. Tak, tak. No teraz mają znowu być te upały, tak, tak, trochę upały, ryzykowne, szkoda by było, ona mi nie? Właśnie by padła, a szkoda, że to jest taki fajny prezencik jest, a nigdy nie mogliśmy jej się dochować. Dochować. I ładnóżki to brałam i to i kupywałam, też mi padały i... A teraz mówię, jestem taka szczęśliwa. No, oby się uchowała, nie? Tak, tak. Bo to będzie taka nie krzaczek, tylko takie drzewkowe chyba bardziej, takie, tak? Bo ja to w sumie nie wiem nawet, jak to wygląda. Bo każdego krzaczka można uformować drzewko. I z tego ja też, ja po prostu, ja bym chciała jedną ładnóżkę wziąć i może zahodować. A właśnie spróbować na różne albo sposoby, spróbować nie? Na różne i szkoda, żeby ona mi się zmarnowała. No tak. Bo ja krzewuszki, ty maryszki, to ja mam już wyhodowane jako drzewka. No. Z krzaka. A gdzie ona będzie ostatecznie? Ona będzie ostatecznie koło tuli tam. W tym takim naszym tym, tak? Tak, tam, tak, gdzie ta tak. Kora jest wysypana? Tam no, będzie. Tak myślałam, no, że tam właśnie. Tam będzie właśnie, bo no. Tam jest jedno miejsce, wie? Wolne, bo po prostu ja wam powiem, bo nie była zamknięta bramka. Jelonek się dostał na nasz ogród i stratował jedną tuję. Dlatego my tak też mamy wszystko pogrodzone dookoła, bo my przecież no, cały czas było, nie, z tymi jelonkami tak, problemy. Tak. Że wchodziły i obgryzały i tak. Owocowe drzewka przecież, a jak nie obgryzały, to sobie rogi tarły o korę, no. Nie? Także w ogóle się nie mogliśmy dochować ani owocowych, ani ozdobnych, no i dlatego nie. Wszystko jest ogrodzone. No ale co, raz się nie zamknęło bramki, już wiedział, gdzie to wejść. Już wiedział i się położył, no. Ale w nieszczęściu, szczęście, że mi zostawił róg, rożek taki mały. Różki to perła z tym, z krycikiem przynosili zawsze też z pola, nie? No różki, no. No to fajnie, to fajnie. No i co, i tutaj będzie sobie teraz mieszkać? Ona będzie tutaj mieszkać w cieniu, aż do jesieni. Tutaj mamy taki zagonek, ta, mama swój zagonek ma. Tak, a ta wysoka tam jest ten, morwa. To tak? Tak. Ja mam nadzieję, że mamy, słyszycie, bo mikrofon specjalnie dałam, żeby mogła się też trochę odsunąć, żeby nie stać przy tym, przy głowie, nie, żeby było tak, słychać. Tak, tak. Morwa. Biała czy czarna? To jest czarna chyba. Tutaj czarna. Te bukszpany, tam nie? Są bukszpany uratowane od ćmy bukszpanowy. Aha, no bo nam też atakowała, nie? Wszystko zaatakowała. No, też musieliśmy powywalać. No ponad 30 krzaków, już takie już dziesięciolatki, już takie szkoda było. Ale co zrobić, jak wszystko cięła? No. I takie no. Środki, takie... A już takie ładne mieliśmy też, takie uformowane w kwadraty, nie? No. Takie ładne. Ja mówię, będzie jak angielski ogród, mówię, takie jo, fajne i były. Tak to jest, nie? No. Będziemy zaglądać, też sama z ciekawości będę zaglądać, z wami będę zaglądać, tak. No. Jak żyje, bo akurat no, mama rękę do kwiatów ma bardzo dobrą. Ja to tam mówię, ja dwie lewe ręce, ja tam wszystko zmarnuję. A mimo to, nie? Tak ciężko było się dochować. Tak, a ty dostaliśmy. Ja się nawet nie zabieram za to. A tu dostaliśmy w prezencie. Bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że się doczekamy kwiatków. Tak, tak. A mamy hortensję, tylko nie tą. No nie tą, ja wiem, no. No, bo mamy tą, ona na jednorocznych pędach, gdzie puszczą nas, ona z bylina, a to będzie ponoć krzaczek. No ponoć, ja nie wiem, bo ja tak nie za bardzo się orientuję nawet, jak to ma wyglądać, ale sobie w internecie zobaczę. No. Bo to jest tam, co mama te odnóżki brała, nie? Tak, cały czas. Tak, no, całe odnóżki, to. Tak. To jest właśnie to. Tak, tak, no. A co Sławulki tam robi? Ja się położę. Usiądź se i se dłub. Się wybraliśmy znowu do lasu na chwilkę. No i
znowu pełno kureczek w tym samym miejscu, co ostatnio zbieraliśmy. W sumie dopiero weszliśmy. O, tam samochód mamy na samym brzegu lasu. O, także sporo ich jest, trochę zabawy będziemy mieć, jak już sobie Sławek aż usiadł. Tu jeszcze ile jest. To samo miejsce, co ostatnio, nie? Nazbieraliśmy. Patrzcie ile. Dobra, zrywamy. Pokażę wam później, albo jeszcze inne miejsce pokażę, albo jak nazrywamy, pokażę ile. Te, ale ty w lesie na grzybach jesteś, a nie na plaży. No ale cóż, jak tu... O, maciubkie takie. I tutaj, o, jak się położy, to dookoła siebie obzbiera. No wszędzie są, tak naprawdę. Już nogi bolą, nie? A już w sumie mamy ile. Tu Sławek ma tyle, tam po drugiej stronie wiaderka też rośnie. Wszędzie rosną. Wszędzie rosną. Ja mam tyle. Trochę mniej, bo on zawsze te duże czapnie pierwszy. No, ale ogólnie jest co robić. Także chyba więcej nawet niż ostatnio, nie? Bo to taki deszcz fajny popadał nam niedawno, parę dni temu. Więc i kurek sporo. A w sumie jesteśmy ile? 15 minut? Co tam tą kępkę obzbieraliśmy, a to jesteśmy obok. To jeszcze tam tutaj taka wycinka jakaś. Byliśmy dosłownie tam, o, na tej góreczce. Także parę metrów dalej. Aż się Sławek musiał położyć. Zmęczył się, bidne. Zaraz wam pokażę, ile zebraliśmy. Tylko chcę zważyć. Tak z ciekawości, bo dzisiaj jest sporo więcej, powiem wam. O, jeszcze nożyk wpadł. Nożyk trzeba odliczyć. Kilo 600. No to jest 1,5 kilo. Jeszcze tych śmieci tak sporo tutaj jest, no bo tak wiecie, jak zrywaliśmy. Ale 1,5 kilo, myślę, że spokojnie. Wiaderko takie o 12-kilowe mamy. Tak naprawdę. Więc pół takiego wiaderka, no ale to wiadomo, że to co innego w nim było, więc to tak też nie można liczyć. No ale pół takiego wiaderka, jak mam do jajek, nie? Także dużo więcej niż ostatnio. I tutaj jeszcze takie o, jeden prawdziwek, tu koźlarz. Pierwszy raz w sumie widziałam takiego koźlarza. Jakoś krawiec, czy coś tam się nazywa. To zwykły koźlarz i to, nie wiem, przeczytałam, że to jakieś piaskowce są, czy coś takiego. By się zgadzało, bo się przebarwiają na niebiesko, ale to w sumie nie wiem, muszę jeszcze doczytać, żeby tam coś, wiecie, nie wypalić, żeby nie potruć. No, ale kureczek całkiem sporo, także teraz roboty do samego wieczora. No, bo pół wiadra sporo. Trochę odpoczęliśmy po tych grzybach. Bo mimo, że nie przeszliśmy jakiegoś dużego terenu, to trochę nazbieraliśmy jednak. Sio, sio, sio. Dobra, idę ten ze Sławkiem do glizdunków dać im cukinię, czyli to, co najbardziej lubią w sumie, dynie, cukinię. Przez całą zimę cukinią karmiliśmy. Tyle, ile starczyło przynajmniej. A teraz co tam, dostawały jabłka, nie? Dawałeś? Jabłka, no. Ale dynie to, ten, dynie, cukinie to bardziej, nie? A jak ty to zabierzesz teraz? Takie posiekane. Mogę wziąć trochę. Radę. Dziękuję. Żeby nie było, że nie pomogą. Tyle mi dało. No, te skrzydła takie. Ktoś pisał, że to za dużo białka jest. No, możliwe. Nic im nie jest tak ogólnie, nie? Ale jaki duży, nie? No. Jajko nie ma, jajko. Jesteście, jesteście? Pewnie głęboko siedzą teraz, co? Nie, tutaj też są na wierzchu. Tu, o, takie piękne. Takie oj, oj, oj. Takie jakby nieżywe trochę. Co? Takie jakby trochę nieżywe. Trzecik jak zaglądał. Co? Ojej! Tu ich chyba nie. O, tutaj jest pełno. Ziepka były. To nic ziepka. Bo one się schodzą do tego, nie? Tak, teraz tak samo jak za parę dni przyjdziemy, to wszystkie będą w tym siedzieć, nie? Znowu jak powiem, się nie śmierzę. Trochę. To od razu, jak masz się zgarnięte, to od razu. Nie mam. We wiaderku stały. Tyle kulików. Aha. Jeden został zbity. Dobra, na parę dni to starczy. Jo,
zanim to ten. I co, ten humus zbierasz teraz, czy nie? Nie. Piotra kiedy przelać znowu. Ale ma ciupka dziczka. Ojej, poczekaj, pokaż. Bo... O, tu taka malutka, jeszcze mniejsza. Tu siedzi. Poczekaj, nie ruszaj tymi paluchami. Tu. Jaka mała. Ty jak tu nie kuchać takich maleństw. To masz jedną. Nie, bo mi zaraz na ryby wejdzie. I ona ryby, jeszcze trzeba ryby mieć. Przynajmniej takie, żeby można było łowić. Jakie fajne dzidzie. Czy kartonki mi się nie śnieść, że... A jo, kartonów teraz już, no. Cały. Nic nie ma. Słodziaki, prawda? To kreczyn, też chcę zobaczyć, to chodź, pokażę. No już tutaj wchodzić chciał. Do tej wanny. Zobacz. Zobacz tu. Nie podoba ci się? Myślę, że tu coś lepszego jest, taka mina. To schodź. Nie, tam glizdy ci będzie pokazywał, nie? Ten to jeszcze duży, tamten to był... Trzeba to polać? Sucho się robi? No, sucho się robi, ale to ten. Teraz na zimę dopiero będziesz zbierał humus, ja? Tak? Znaczy na wiosnę. Teraz musi się przelać. No ale podlewać coś będziesz jeszcze humusem? Nie. Mógł te selery. A, selery, no to chyba, że tak, bo tam papryki to już nie polewaj, bo ona już się łamie. Ile razy podlewałeś paprykę? To te krzatory to takie wielkie? A nie bójcie się, nie bójcie się. I ten, jeszcze muszę jej zobaczyć, czy jaskółki odleciały, patrzyłeś może? Nie. Bo wczoraj mówiłam, że muszę zobaczyć i nie zobaczyłam w końcu. Ale też wam coś pokażę zaraz. Pójdziemy jeszcze. Ale to dobra, po drodze najpierw jaskółki zobaczę, czy są. One już tak na dniach, to one odlecą nam. Ale to już by był czas, żeby odleciały, bo mówię, tutaj Sławek chciał na muchy trochę popryskać. A tak jak jaskółki, to nie będzie pryskał, nie? One się w gniazdku nie mieszczą, one już wychodzić chcą. A tu jest awaria, nie? A to aż tak rozwaliły teraz? To wczoraj położyłem i przykręcałem. Co za łobuzy? Śruby położyły. No ja wiem, bo ty mówiłeś wcześniej, że jest ten, ale nie myślałam, że aż tak rozwalą. Patrzcie, one już są takie, że normalnie odlatywać. Ja myślę, że już tutaj dzień, dwa i już ich nie będzie. Tak mi się zdaje. Ojej, kafelek. Spokojnie. Sławek chyba poszedł po coś, żeby im tu przykręcić. O, teraz będzie widać. A nie, to tak podleciała tylko. Ale naprawdę nam się mnożą te jaskółki. Dobrze. Niech się mnożą. Poczekamy z tym pryskaniem, żeby im nic tam się nie zadziało. Przyleciała? Nie, zawraca. By przykręcał to teraz? Starczy ci prądu? Dobre strunę. A bo ty wkręcasz na wstecznym? No. Można i tak, nie? Już, jo? Widziałeś, ile tych jaskółek tam jest? Już się nie mieszczą, bidulki. Dobra, idziemy tam, wam pokażę teraz. Bo Sławek dzisiaj karmił. I mówi... A ty widziałaś? Mówię, nie widziałam, bo jak miałam widzieć, jak nie byłam. Tu. Aha, teraz to ja już też widzę. Patrzcie. Jajo. Ona już tak 3 dni chciała próbować. No, już parę dni chciała uciekać, ale ten. No co, no teraz to już widać, że nie chce, jak już jajko zniosła, nie? No to już swoim życiem chce żyć. To Sławek mówi, że teraz ją ten, nie? Wyrzucisz stąd, tak? Ja nie wiem, czy mi się uda, ale taka trochę... Już niech same zostaną, już sobie poradzą. Do tej pory, dopóki z tamtymi się nie złączy. Już? Już mogę cię podwiedzać. Taką lewreta przez płot. Ona już nie chciała, ewidentnie. No a jeszcze jak jajko zniosła, to już całkiem. Nie, kaczokury? Tamten taki brązowy się robi fajny, nie? Ten jeden. Ej, a tamten w kółko się kręci. Jo. No.
Tamten w kółko się kręcił przed chwilą. Nie wiem, czy mi się udało nagrać, ale normalnie w kółko latał. To takie coś jest mu nie tak, nie? Wtedy. A pamiętasz, tą kaczkę też w kółko się kręciła i ona żyła chyba później, nie? Czy nie? O, nie, teraz nie. Ten tutaj właśnie co idzie. A to jest kaczokura. A to jest dalej? Nudzi mu się, jo? Nie sądzę. Taka miała była, nie? Ale to z tych, nie? Z tego rzutu tak się kręciła? Nie, to w tamtym roku, nie? W zeszłym roku, nie? A w tym roku, nie? Nie. Tamten biały będzie ładny, nie? I ten siwy. A tu jest, co może być, to już może nie widać, ile kobiety będzie. O kurde, ale dała. Jeden. Ten biały z czubkiem będzie, ten będzie z czubkiem taki siwam palcem. Kogut? Nie, czubki będą mieć, a nie wiadomo co. Kogutek to te czarne dwa, nie? Na pewno. To na pewno, a reszta nie wiem. Dwa takie same, to jest kijówka. A gdzie oni ogunów nie mają? A ja mam, ty się ma ogunów w tej drużynie? A ja nie pamiętam. Za ogunę nie mają, a jeden i drugi. I tamten czarny ty się ma ogunę. A jakie łapy mają tamte, nie? No. Aż... I ten też taki ma mały, ten trochę zoba. No. A ten? Czekaj, ten, który to jest ten? Nasz? No. Tamten za tym białym, ta, siwy. Ejo. Ty tam... słuchaczkiem takim. O, tu, co w naszą stronę? O, tu, no. Ten. To jest nasz, ale to jajka było od sąsiadów, nie? Ale spuliły się. No jak tam nawaliła kura. Zobaczymy. Teraz już trochę widać po niektórych, nie? Co i jak. Od jutra im dał ten, ten. Aha, od jutra te lekarstwo dasz. Ja myślałam, że już dałeś nawet, widzisz. Nie, dzisiaj lekki mnie. To nawet lepiej, to przynajmniej będziesz wiedział, że one wypiły, nie? Nie kura. A kukuś? Tutaj jeden już się wyspał akurat. On co, jak zgłodniał to... I właśnie Sławek wczoraj się śmiał. Bo Grecik w domu ma takie małe miseczki, o coś tak jak tamta stoi. Jedną ma na dole i drugą ma z piciem trochę większą. Drugą ma u góry, bo my mamy sypialnię u góry, no to on też idzie spać pod łóżko. Czasami się do łóżka też wpierdzieli, a mniejsza z tym. I właśnie taką drugą ma z jedzeniem na górze. I wiadereczko z piciem, nie? Z wodą. No i Sławek stwierdził, że też mu zrobi takie wiaderko, jak koty mają, że mu nasypie 5 kilo karmy i spokój. Bo tak to trzeba w kółko dosypywać. Także o, będziemy mieli dwa wiadra w sypialni. Z karmą i z tym. Malutkie, malutkie. No i ten, tak mi się przypomniało, ktoś w komentarzu pytał, jak robimy kapustę kiszoną. O, przepis ktoś prosił, ale w sumie my nie mamy przepisu, no. Tak naprawdę, nie? My to tam na oko robimy, no co, no kapustę, jak to się mówi, szatkujemy. Zawsze sobie marchę wcześniej przygotuję, pościeram. Ja mam akurat taką tarkę, wiecie, taką przystawkę do maszynki, do mięsa, więc nie na tarce takiej ręcznej, tylko właśnie na tym, także szybko idzie. To sobie najpierw to natrę. No i co? I szatkujemy kapustę. My akurat robimy w takich dużych wiadrach, nie? Mama tam robi w beczce. My robimy w wiadrach takich 20-litrowych, nie? Jedno, dwa, zależy jak tam akurat chcemy. No w tym roku to w sumie nie wiem, czy w ogóle będziemy robić, bo jeszcze tej kapusty jest tyle. Albo jedno wiaderko się zrobi. O, w takich, nie? Gdzieś tak. Nie, w tej czymś kusty. A tam są. O, w tych, no. To takie duże wiadra. I co? I no, i ja zazwyczaj szatkuję. Sławek no, jak to się ugniata, nie? No bo to ważne o to, żeby jak najbardziej ugniecione było, żeby powietrza nie było, nie? No i co? I kapusty włożę tam jakąś warstwę, tam ze 2-3 garście. Zmieszę z marchewką tak po wierzchu. Posypię solą, a solą to tam też tak na oko sypiemy, nie? To też nie jest jakoś tak, że... Musi być tyle i koniec, nie wiem. Ja zawsze tak na oko, więc ja nawet nie potrafię powiedzieć ile. Taką garstkę pewnie na taką warstwę sypiesz, co? Tak? Zależy. Znaczy widzę, jak woda zacznie wypływać, to wtedy mniej, nie? No. Można. Najgorzej się będzie... No i później znowu, jak ugniecie tą jedną warstwę, kładzie następną warstwę kapusty, zmiesza z marchewką, posypie solą i znowu ugniata. I tak aż będzie pełno, albo tyle, ile potrzebujemy. I co? Na końcu najważniejsze, żeby... my kładziemy duży talerz, nie? Znaczy przykrywam ścierką. Tak dookoła, nie? Żeby ten, powietrze tam trochę ten, jak to się mówi, nie dochodziło tak, nie?
kładę duży talerz, akurat mam taki talerz, który mi pasuje właśnie na takie wiadro. I przyciskamy wtedy słoikiem 3-litrowym napełnionym wodą, nie? I to wszystko. I się robi. I po jakim czasie my patrzymy? Nie, nie, aha, przebija się, nie? Po tygodniu? Chyba ja. Czy po 3 dniach? Ja już nie pamiętam, musiała się mamy spytać. Zawsze zapomnę po ilu dniach. Po 3? Nie, po tygodniu chyba. Najpierw w ciepłym stoi, nie? No, najpierw w ciepłym. Idziemy zawsze w kotłownię, nie? A później wynosimy do zimnego. No i co? I chyba wszystko, nie? I jeszcze o herbatkę, żeby przypomnieć skład. Ja tam na którymś filmie mówiłam, ale przypomnę jeszcze raz. Sławek mi zaraz pomoże, bo ja połowę zapomnę. Co kupowaliśmy? Zieloną herbatę i czystek chyba, nie? Bo tego nie mieliśmy. No zielonej herbaty wiadomo, że nie. Czystka też nie mieliśmy, więc kupiliśmy. A tu jaki ładny ten. Podgrzybek. To zeszłoroczny albo dwuletnie nawet jeszcze, nie? W zeszłym roku chyba nie było, no to chyba dwuletnie jeszcze nawet. Dobra, zielona herbata, czystek, później co, lipę nad jeziorem zrywaliśmy, rumianek w burakach, szałwia to tam rośnie, tam w takim tym, mięta, melisa, no dużo tam było rzeczy. Liście od tych malin. Liście chyba? Od malin, no. Kurde. No i zapomniałam. Czystek, zielona herbata, szałwia, rumianek, lipa, mięta, melisa. Coś tam na pewno jeszcze było. No tak, co się nam udało zabrać, jakie zioła, tak, no tak dawaliśmy, nie? Rumianek był. Rumianek był. Dobra, nie wiem, tak jak mi się przypomni, w komentarzu jeszcze napiszę, ale no nie wiem, takie to chyba najważniejsze było, nie? No. Mogłam sobie na kartce zapisać, bo to w sumie 2 lata temu robiliśmy, nie? Tą herbatę. No przez rok wypiliśmy połowę tego pojemnika, co wam pokazywałam jakieś 2 odcinki temu. I na ten rok jeszcze starczy, a na przyszły rok znowu będziemy chyba zbierać, nie? Ojeja, ojeja. O, kaktus znowu będzie kwit. Znowu 4 na raz wypatoli, jak widać. Przechodzę, to wam pokażę. No, może znowu z 5 godzin pokwitnie i przekwitnie. Tutaj ta lilia taka piękna. Jakaś taka podwójna, potrójna czy poczwórna, nawet nie wiem. Bardzo ładna. Jeszcze tam wcześniej biała rosła, ale to ona już przekwitła, nie zdążyłam pokazać. Znaczy ona długo kwitła, tylko ja się tak zbierałam. Ale widzicie, tutaj nawet ładniejsza taka różowa. Śliczna jest. I co? Psiaki na spacer chwilę. Idę zaraz za te grzyby się brać, bo trochę jednak będzie tego obierania, wiecie, jak to kurki, nie? A jeszcze my tak zrywaliśmy, bo to bardzo dużo jej było w tych, jak to się mówi, no w tych zaroślach, w piasku, w muchu, we wszystkim. Także trochę obierania będzie. No cóż, ojeja, wszyscy akurat załatwiają dwójeczki. Dobra, już nie patrzę. Riko, nie kop już. Z jednej miski jedzą. Urocze, nie? Ale ja się cieszę, że taka zgoda panuje. Czasami tam pogonią jeden z drugim. Ale jak widzicie, koty sobie z tego nic nie robią. To se wejdzie, zje, co tam akurat nie dostał. Coś innego może mają. Dobra, Sławulki się zabiera za karmienie. Ja idę te grzyby ogarniać. Bo mnie kurde noc zastanie z tymi grzybami. Fajnie, nie? My lubimy zbierać, ale już tak robić to już niekoniecznie. Ale znowu będzie sos, znowu 2 dni obiad mamy, nie? No. Za darmożkę. Miksturki. I co? I zaraz zwierzaki przyprowadzić i już czwartek mamy z głowy i już znowu piątek. Weekend i znowu ten zasrany poniedziałek. Też u nas to tam i tak każdy dzień taki sam praktycznie, nie? Czy to poniedziałek, czy to piątek. No, jedynie, że tam w niedzielę to trochę się odpocznie zazwyczaj. No cóż, dobra, to tyle. Ja też idę ogarniać te grzyby. Także z wami się też żegnam. Trzymajcie kciuki, żebym tam nie usnęła nad tymi grzybami. Na razie, cześć, pa, pa, trzymajcie się.